Jak co roku Urząd Miasta i Prezydent Grudziądza organizuje na zakończenie lata koncert dla mieszkańców Grudziądza. Organizuje zabawę plenerową. W tym roku po raz pierwszy wystąpi w Grudziądzu zespół europejskiej marki, szwedzki zespół Sabaton. Mam pytanie w imieniu głównie młodych ludzi. Czy jest szansa, aby można było rozważyć możliwość, aby mieszkańcy, którzy pokażą dowód, weszli za darmo, żeby ta impreza nie była płatna, gdyż zawsze była płatna, stąd taka informacja byłaby bardzo istotna i taka możliwość byłaby bardzo istotna. Za okazaniem dowodu osobistego, że to jest mieszkanie z Grudziądza, wchodzi za darmo na ten koncert, a nie płaci pieniążki. Na tym koncercie przewidywanych osób jest około 15-20 tysięcy, więc tutaj ilość bardzo duża. Stąd myślę, że na pozostałych osobach spokojnie jeszcze będzie można zyskać i zarobić, ale żeby mieszkańcy Grudziądza mogli wchodzić do darmo. Dziękuję. Będziemy wiedzieli, jakie grupy osób możemy się spodziewać. Umożliwienie wejścia każdemu na dowód niestety nie dawałoby takiej możliwości. Także mówiąc krótko, na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie przewidujemy. Dziękuję bardzo. Tylko chodzi o mieszkańców Grudziądza, tak? Chodzi o naszych mieszkańców, tylko to nie. Panie Radny, około 10-15 tysięcy osób. Tak, może mam już dzisiaj bardzo wiele sygnałów z Polski osób, które są do Grudziądza przyjęte. A nawet sobie teraz wyobrazić, to byłoby 10 tysięcy osób czy 15, ilu teraz dojdzie mieszkańców ze spłatni, kolejne 10-15 tysięcy, tego się fizycznie na dłoniach nie da przeprowadzić. Tutaj chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa. Aby móc zapanować nad ilością, nad bezpieczeństwem, pamiętajmy, że taki koncert trzeba będzie bardzo też dobrze zabezpieczyć pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem zabezpieczenia medycznego, zabezpieczenia logistycznego, tak? Zabezpieczenia gastronomicznego czy sanitarnego. Nie możemy sobie jakby przewidywać imprezy plenerowej nad Wisłą, gdzie jeszcze mamy Wisłę i Nurt Wisły, a tu sprowadzimy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i nikt nie będzie panował. Jeżeli coś organizujemy, to bierzemy za to odpowiedzialność, stąd też decyzja, aby zrobić odpłatność. To odpłatność w stosunku do wszelkich koncertów, które się tej grupy odbywają w Europie i tak jest znacząco niższa niż normalnie bilety, bo chyba około 35 zł kosztuje bilet na koncert grupy Sabaton, a normalnie chyba około 120 zł. Nie ma dyskusji. Tylko prosiłbym jeszcze wziąć pod uwagę, iż na ten koncert Grudziądzanie przyjdą głównie w młodym wieku, a nie jak to bywało co roku większość Grudziądza. Stąd po prostu krótko proszę wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo.